A skoro przy kolejach mazowieckich jesteśmy, od 11 czerwca po blisko 25 latach na odcinku Ostrołęka-Chorzele znów kursują pociągi. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego inwestycje udało się zrealizować dzięki środkom unijnym. Stało się to dzięki, proszę Państwa, dobrej współpracy między samorządem województwa mazowieckiego i też spółką Polskie Koleje Państwowe, Polskie Linie Kolejowe. Proszę Państwa, to jest jeden z największych projektów zrealizowanych w ostatnim okresie przy wsparciu środków europejskich. Koszt tej rewitalizacji to jest ponad 400 milionów złotych, z czego 200 milionów blisko pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i w ramach właśnie polityki spójności Unii Europejskiej przywracamy te połączenia kolejowe. Na trasę Ostrołęka-Chorzele wyruszyło w sumie 8 par połączeń, z których 7 kursuje od poniedziałku do niedzieli, a jedno od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę. Cena biletu normalnego jest bardzo przystępna. Jednorazowy bilet normalny będzie kosztował 4,20 zł. Oczywiście obowiązują też wszystkie ulgi ustawowe i handlowe, a bilet miesięczny będzie kosztował tylko 49 zł i ta oferta promocyjna będzie trwała do końca tego roku. To jest kolejne okno na świat dla Ostrołęki. Myślę, że jako ostrołęczani, jako mieszkańcy tego regionu będziemy z tej linii korzystać. Młodzież lubi Olsztyn, lubi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Myślę, że to im ułatwi nawet decyzję wyboru studiów, jeżeli chcą studiować poza Ostrołęką. Myślę też, że daje to możliwości współpracy między naszymi regionami. Może jakieś wymiany, może jakichś pomysłów. Także myślę, że ta linia 35, która w dniu dzisiejszym wznawia ruch, będzie dla nas wielkim, pozytywnym takim plusem. To nie jedyne reaktywowane połączenie na Mazowszu. Już w drugim roku działalności spółki zostało przywrócone kursowanie pociągów na linii Nasielsk-Sierpc. Przywrócono też połączenie kolejowe między Radomiem a Drzewicą, Kutnem a Płockiem oraz z Warszawy do Góry Kalwarii.